Piotr, popatrz się w prawo. Znaczy w lewo. W moje prawo. I teraz weź telefon do ręki. I pokaż język. Udaj, że coś piszesz. Dobra. Ha! Mam cię. 944 zł. Mam cię. Zobacz na kąt swojej szyi. Dzisiaj o kącie szyi. Popatrzcie? Zaczynamy! Skubaniec, jak on się dzisiaj przygotował! Żadnego szycia. Wstęp! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. I Piotr Piwowar. Codziennie o 5.30. Kłaczek. To spróbuj kawkę mieszać łyżeczką, a nie ogonkiem. Dziennie o 5.30 z samego rana prezentujemy jeden odcinek, który jest inspiracją na dany dzień, tak zwane szybkie espresso. A nasze perliste głosy po łyczku espresso lub latte z bukłaka sprawiają, że ten dzień jest lepszy od bardziej poprzedniego perlistego. Oh yeah. Piotr. Ej, w tak końcu musi być odcinek z tymi głosami. Podnosi. Wiesz. Sprowokowałem cię do wzięcia telefonu w dłoń, bo... Chciałbym was uwrażliwić wszystkich i ciebie, że korzystanie z telefonu dzisiaj jest jednym z głównych powodów niezdrowego kręgosłupa. Myślałem, że kciuka. Jest coś takiego jak text neck, czyli tekstowa szyja, tak tłumacząc na angielski, na polski. Się. Jest to takie zjawisko, że my, odchylając lekko szyję w dół, patrząc, trzymając telefon, obciążamy sobie niesamowicie tutaj te kręgi. No. O. A coś chrupło. Właśnie. Czekaj, nie mogę się teraz obrócić w prawo. No, i to zobacz. I znalazłem taką grafikę. Tu ci pokażę, a opiszemy ją naszym widzom. Popatrz. Wklejmy ją. Trzymasz prosto. Wklejmy ją. To około... I tak trochę ci o to obciąża, no bo głowa 5 kilo waży średnio, więc właśnie tyle masz na kręgosłupie. Chyba, że jeżeli masz mały mózg, patrzysz to wtedy sobie tak i piszesz na przystanku, tak? To się robi z tego na przykład 27 kilo, jeżeli masz 60 stopni pochyloną, 27 kilo dźwigasz na swoich barkach. Już dziecko nosił, no nie? Na barkach. I ile godzin człowiek spędza w ciągu dnia na telefonie? Średnio 4 już teraz są takie badania w 2020 roku, no nie? I co to robi? No właśnie. No wszystko, co złe, no nie? Czyli? Już nie trzeba tłumaczyć. No niezdrowy kręgosłup, ból kręgosłupa, zapalenie, ból głowy, piszczenie migreny, w uszach, chrupanie, szum, jak się coś klepnie po ramieniu dla pochwały. No. Ergonomiczna postawa w ciągu pracy jest kluczowa. Nawet jeżeli nie używacie telefonu, ale macie laptopa. Ale poczekaj, pozostajmy przy telefonie. Czyli proponowałbyś, żeby telefon... Tak, jeżeli korzystasz z telefona, no to należy idąc na stojąco w ten sposób. Ej. Tak jakbyś robił sobie selfie. Ej, zrobimy taką bandę, będzie taki team espresso, będziemy się tak poznawać na ulicy. Jak będziemy, bo nikt normalny tak nie będzie chodził. Umówmy się, że... Ale to jest zdrowe. Stajemy na przystanku i każdy sprawdza SMS-a. To jest tak... Brudzio? Tak się to robi? Brudzio? Nie wiem. Brudzio. Będzie... No dobra, okej. Okay. To już mamy znak rozpoznawczy na wiosce. Tak. Dobrze, teraz przejdźmy do... Tak samo szkodzi nam laptop na biurku. Często osoby teraz korzystają Czuję, z laptopu. Czuję, że w biurze będzie jeszcze ciekawiej. Którzy tak? siedzą sobie. Tak. Mają laptopa, ale patrzą też w dół, no bo mają wysoko krzesło i nie mają żadnej podstawki na laptopa. Dlatego te podstawki są ważne, lub monitor zewnętrzny duży, zalecamy, żeby trzymać prosto głowę. Jeżeli przez 8 godzin, czy nawet 2, nie wiem na ile chodzisz do pracy, ale jeżeli przez te 2 godziny sobie siedzisz przed tym komputerem, no to tak samo, obciążasz sobie cały czas kręgosłup. Ej, pamiętasz, że Mikołaj przyniósł podstawkę pod laptopa, ale widzę, że ją olałeś. Tak, to było rozwiązanie pośrednie, bo dorosłem do tego jeszcze, żeby mieć monitor. To jest jeszcze lepsza opcja. No, podstawka da ci tylko tak. No tak. A monitor masz już w ogóle na wprost. Aha, no tak. Co innego możemy zrobić, oprócz tych podstawek i trzymania telefonu tak? Masaż szyi. A, to rób mi rób. Róbmy sobie wzajemnie masaże. No w pracy. Dlaczego nie ma tak, że na przykład... Z dziewczynami wolę pogadać niż z tobą. No. Zróbmy taki ruch w naszych pracach, żeby taki... Przerwaj masowanko nawzajem? No, na 5 minut. Takie kółko wszyscy robią, stają w kółko i każdy każdego masuje. Ja no, nie karp, mogę, wiesz, ty. To 3 minuty masaże już ci coś da, no nie? Nie, no mi w pracy to by choćby minutkę dało. Inna opcja to są ćwiczenia. Już czuję te dreszcze na ćwiczenia plecach. Postawy w ogóle. Jak siedzisz, no nie? No. Dużo siedzisz, to trzeba co pół godziny wstać, zrobić parę przysiadów, napiąć pośladki i brzuch. I to na 10 sekund puścić. I puścić. Tak? Tak. To też właśnie powoduje, że krew ci napływa tutaj do tego lędźwiowego kręgosłupa. A kegla też ściskasz wtedy? Nie.
Nie, ale w kręgle gram. Please. Jeżeli chodzimy, to w ogóle popatrzmy nawet bez telefonu na naszą postawę. Czy patrzymy często w dół? Chodzimy, czasami w krawężnik patrzymy. Patrzmy w niebo, chodząc. Aha. Dlaczego? Dodatkowo, że czujemy się pewniejsi siebie, bardziej radośni, otwarci, to mamy... Luksy dopływają do nas. Światło niebieskie powoduje, że jesteśmy czujni. Drużyna Espresso ma już 3 znaki rozpoznawcze. Ja teraz kolekcjonuję, zaraz Michał powie 4. Pierwszy na przystankach, wiecie. Drugi w biurach sobie robimy. A trzecie po ulicach. Tak. Już nie ma bata, żebyśmy się przeoczyli. Michał, jedź dalej. Jak ktoś patrzył w górę, to się przeoczył. To chyba jeszcze czwarty, to musimy mieć tutaj taki kaptur z lustrem, który tak spada kąt na człowieka. Musisz telefon, tak? A, no dobrze, tak. Dobrze, jedziemy czwarty. A czwarty to jeżeli chcesz już korzystać z tak tego telefonu. Tak się buduje społeczności. To sobie tutaj załóż takie pento. Homonto takie chyba. Homonto tak. Plastikowe i tu masz końcówkę na telefon i możesz sobie chodzić i samo ci się trzyma, nie musisz ręki robić. Taki stojak na szyję na telefon widziałem. Dobrze, na... to był taki śmieszek, heheszek. Tak. No to dobrze, no to Tyle, słuchajcie. Jak to zrobicie, to już będzie super. Słuchajcie, to zaczynamy. Ktoś ostatnio napisał w komentarzu po wczorajszym live'ie. O, z Nowego Sącza. Nie sądziłam, że tak blisko mnie. Teraz słuchajcie, nie trzeba będzie wcale wchodzić na live'y. Po prostu wiecie. Idziecie, patrzycie w niebo i napinacie pośladki. I spotykamy się w spożywczaku. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak poprawnie napinać pośladki, zobaczcie odcinek o ołówkach. Amen. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.